porównaniu do dnia poprzedniego, dzisiaj mogliśmy nawet dłużej pospać. Śniadanie było dopiero o godzinie 6:30 rano. A co można było zjeść, to widać. Dzień dobry, witam wam serdecznie na kolejny dzień. No, przedwieczorem biała kraina Berberów, wieczorem był super dzień, Sahara i oazy, tyle na pewno tych pełne atrakcje. Troszeczkę grzało, troszeczkę było gorąco, ale sporo na pewno tych wrażeń. Następny dzień, trzeci dzień, dzisiejszy dzień, jak będzie się nazywał ten dzisiejszy dzień? Islam w Tunezji. Tak jest. No to moi drodzy, dzisiaj proszę Państwa powolutku opuścimy ta południe Tunezji, bo powolutku teraz proszę Państwa kierujemy się prawie do innego kraju. Aż naprawdę zobaczcie, może za jakieś tam połowie drodze to już zaczyna widać ta różnica. Aż jutro jak będziemy ruszali Państwa w stronę Tunisu, bo jutro aż nawet do Tunisu jesteśmy coraz bliżej do Europy, no to totalna zmiana moi drodzy, totalna zmiana. Ja mówię o wszystko, naprawdę nie tylko o krajobrazie, ale nawet roślinność, budynki Państwa, nawet trochę inne karnacje, inne część Tunezji, naprawdę inne część Tunezji. No to moi drodzy, dzisiaj jesteśmy na razie na Tunezja Południowa, ale my jedziemy przez Tunezję Centralną, aż jesteśmy Państwa bezpośrednio nad Morzem Śródziemnym i nocujemy tam właśnie w tym pięknym Sus. Dzisiaj to nocujemy i będziemy mieli te dwa noclegi w tym jednym hotelu właśnie w Sus nad morzem. No to ile tych kilometrów aż do celu Państwa? 400 kilometrów. Identycznie 400 kilometrów mamy aż do naszego hotelu. Bo moi drodzy, główna atrakcja dzisiaj to są dwa miasta Kairouan, Monastir. Kairouan i Monastir. No to zaczynamy z Kairouan. Kairouan, ile do tego Kairouanu? To jest trochę kawałek jazdy, bo to jest około 300 kilometrów dokładnie do Kairouanu. Czyli to na pewno będzie nam zajmowało spokojnie do Czechy godzin, ale z przerwami technicznymi. Pierwsza przerwa techniczna mniej więcej to będzie w Gawsie, w taki fajny, elegancki hotel, pięciogwiazdkowy. No to tam jakieś 15 minut przerwa techniczna i to będzie za godzinę 20 minut, potem idziemy dalej, też następna półtora godzina i będzie kolejna przerwa, to wtedy na dłuższa przerwa, czyli możliwość tam nie tylko toaleta, ale też możliwość na kawką. No, potem proszę Państwa jakieś godzina 20 minut do przodu i jesteśmy w Kairouanie. No to miasto się nazywa Kairouan, po naszemu, ale po tunezyjsku Kairouan, bo oni nie mają, tylko mają, oczywiście w języku arabskim mają K i mają K. I tak jak zawsze parę obrazków z jazdy. Druga, najważniejsza osoba po naszym przewodniku to kierowca. Nasza pierwsza przerwa techniczna. Hotel Gawsa. Widok na prawo, na wprost i na lewo. Jesteśmy w tym miejscu. Hotel w środku. Zgodnie z ofertą hotelu są baseny. A tutaj łapanie świeżego oddechu. Ruszamy dalej.
dojeżdżamy do drugiej przerwy technicznej. Teraz jesteśmy w tym miejscu. Jest to mała, przydrożna knajpka. Jak widać, pełna obsługa przez Mahometa. A to są zamówione przez nas daktyle, które załatwił kierowca. Dedykacja na zdjęciach z dnia wczorajszego. Pozdrowienia z Sahary, Tunezji do Jarek. Tunezja 15 maja, Mahmet. Jesteśmy w Kiruanie. Rozpoczynamy od zwiedzania basenów Aglabidów. Częstochowa Tunezji. To się nazywa Kairawan. Krzyżowanie karawanów. Bo to faktycznie było, proszę Państwa, miejsce krzyżowania tych różnych karawanów. Dlaczego akurat karawany? Bo to była ta droga, która prowadzi do Kartaginy. I była ta droga, która prowadzi do Rzym. I wszystkich towarów, proszę Państwa, stąd z Afryki, z tą Afryką Rzymską Północną, jadą w stronę Kartagina, żeby ich eksportować tam do Rzym. Jest pierwszy basen, a tam jest po lewej stronie ze drzewami kolejny basen. To się nazywają baseny Aglabidów. Aglabidzi to była taką bardzo dobra rodzina, taką powiem, to były Arabowie. No i sporo tych rzeczy robili tutaj w tym Kairwanie, między innymi tutaj w tym placu budowali. W tych zbiornikach była gromadzona woda dla miasta. Woda była dostarczana akweduktem z odległego o 36 km na zachód źródła na wzgórzu Dżabel. Te zbiorniki mają ponad 1100 lat. I tak jak zawsze, krótka sesja fotograficzna. Na horyzoncie widoczny wielki meczet. Tam będziemy. Stara mapa Kiruanu. Następnie rozpoczynamy zwiedzanie meczetów w Kiruanie. Jesteśmy w meczecie Fryzjera. Muzułmanie mogą wejść do meczetu 9 bramami. Inowiercy tylko jedną bramą główną od strony ulicy Ugba ibn Nafi. Jesteśmy w Kairwanie i tak jak mówiłem, być tutaj w Kairwanie to konieczne. Każdy musi zwiedzić ten obiekt. Jak się nazywa? To się nazywa meczet Sidi Sahr albo meczet Fryzjera. Kto to budował i kiedy? 500 lat temu, proszę Państwa, przyjechali tutaj ludzie, którzy byli faktycznie artyści. Skąd przyjechali? Przyjechali z Alhambra, z Córdoba, z Andaluzji. To się nazywali Andaluzicycy albo Maurowie. I byli artyści, naprawdę mieli talent, mieli zdolność. Sporo tych pięknych rzeczy budowali, między innymi w Sidi Bouzid, tam gdzie będziemy jutro, ale prawdopodobnie niestety jutro będzie deszczowo. Natomiast co jeszcze budowali? Budowali ten obiekt, ten meczet. To się nazywa meczet Sidi Sahr. Zobaczcie, jak piękne, jak kolorowo, jakie mozaiki są. To jest naprawdę wielobarwny meczet. To jest mozaiko ten meczet i nie ma podobnego, proszę Państwa. A dlaczego? Dlaczego tam nie robili, a tu robili? Bo Państwa, słuchajcie, ten meczet, kiedy to budowali? To był dopiero pierwszy 2 lata islamie tutaj na Afryką. Jeszcze dalej ludzie, Państwa, nie akceptowani wcale, jest to wojna. No musieli budować taki meczet w rodzaju taki puszar wojskowy, gdzie sami żołnierze, chłopcy siedzieli i chronili ten miasto. A to co? To jest, proszę Państwa, dobry czas. To już jest spokój, to już jest wielki taki, powiem, rozwój, nawet nie tylko gospodarczy, ale rozwój intelektualny, artyści, pisarzy, taki Państwa. No to budowali to, bo to był super. I Maurowie byli, tak jak mówiłem, artyści. Proszę Państwa, jesteśmy w kompleks, to nie tylko meczet, to jest taki kompleks, ma 3 budynki w środku. Pierwszy jest meczet, kościół nasz, miejsca, gdzie człowiek modli do Allaha. Każdy meczet ma patio, minaret i sala modlitewna.
drugi budynek tutaj w tym kompleksie. Medersa. Co to jest medersa? Szkoła. Szkoła koraniczna. Proszę Państwa, medersa. Teraz chyba w całym Tunezji może kilku tej szkoły teraz. Ale dawno to sporo ich. I w każdym mieście było nawet do 20 tych szkół. Ale akurat tutaj w tym kompleksie była bardzo taką słynna i bardzo znana medersa koraniczna. Potem do przodu imami meczet Sidi Saheb. Meczet Sidi Saheb. Albo mauzolejem Sidi Saheb. Sorry, mauzolejem Sidi Saheb. Medersa, mesjid, mauzolejem. Co to jest mauzolejem? To jest grób świętego. To jest dom świętego. To się nazywa Sidi. Sidi to święty. A Saheb, bo się nazywa Sidi Saheb. Co to jest Saheb? Przyjaciół. Przyjaciel nasz. Po polsku. I proszę Państwa, że człowiek, który jest pochowany tutaj, był faktycznie jeden z tych kilku przyjaciół Mohameda, ale to też był jego fryzjer. Co robili te fryzjerzy, którzy przyjechali tutaj od czasu do czasu? Co robili? To na pewno nie na fryzjer, tylko obrzezali chłopcy. Robili obrzezanią, bo my wiemy, że obrzezanie, moi drodzy, to jest obowiązkowo ważne w islamie. Żeby wejść do islamu, oprócz wyznanej wiary i tam dalej, no to do trzeba być obrzezany jako mężczyzna. Do obrzezania trzeba było być odpowiednio ubranym. Taka też koszulka biała w całość, kapelusz taki długi czerwony, taki ładna szesija się nazywa, potem takie białe buty, a hinna musi mieć tą dziecko na dłonie, super takie elegancko. I jedzie z matką tam dalej, wchodzą cała rodzina całą. Kawałek do przodu tam w tym korytarzu i proszę Państwa, jest taka wielka sala, gdzie imprezują. Prawie godzinka, jakieś słodeczki, cukierki dadzą dla gości, ale potem, proszę Państwa, rodzina impreza, żony wszystkie imprezują, a ojciec idzie z tym chłopcem i ofiaruje, bo tam jest taka mała sala, gdzie siedzi ten fryzjer i czeka, no to proszę Państwa, jedzie jego ojciec z tym chłopcem, ofiaruje tego biednego chłopca do tego fryzjera i będą mu robili obrzezania. Rozpoczynamy zwiedzanie. Mozaiki takie, jakbyśmy byli w Andaluzji. Że te mozaiki, te stare kafelki to mają takie prawie, zawsze są trzy kolory, które są, dominują. A niebieski, żółty i zielony. Ja powiem Państwu, że to są te trzy kolory, które symbolizują tę piękną, malutka Tunezja. Bo niebieski to na pewno jest morza. Tunezja jest malutka, ale tak jak mówiłem, to ma około 1400 km Państwa wybrzeża nad morzem. Potem leci ten drugi, ten zielony kolor. On, proszę Państwa, to dla nich symbolizuje nadzieję, spokój, drugiego życia po śmierci, raj po śmierci. Natomiast na pewno ten żółty kolor to też ta nasza piękna Tunezja Afryki, to jest ta Sahara, to jest ten żółty kolor. A, proszę, powolutku do środka. No i patrzcie, proszę Państwa, jak piękna jest ta robota. No to jest robota artystów, słuchajcie. Na pewno ludzi, a to nie było zrobione mechanicznie, Państwa. 500 lat temu to wszystko było, proszę Państwa, ręcznie. Jeszcze do przodu, Państwa. Mamy jeszcze miejsce tutaj. Nie próbujemy wyjścia, proszę. To jest to samo, bo to morowie Państwo robili. No, proszę Państwa, to się nazywa stiuk, to jest lipski marmur. I wszystko było rzeźbione kawałek po kawałek, liczna robota. Kieruje tego biednego chłopca do tego fryzjera, żeby mu robić tutaj właśnie tą salę. Było wszystko, to było to obrzezanie. To na pewno będzie miał miejsce w raju. Jeżeli ktoś się przycisnął między tymi kolumnami, to wszedł do raju. Z naszej wycieczki nikomu to się nie udało. Nie będę próbować. Bo
mauzoleum. Mauzoleum, tak, jest piękna, z ornamentami, z mozaikami i ma piękna biała kukułka, ale pod kukułką widać nawet grób, taki wielki zielony grób, to tu jest pochowany Abu Zma al-Balawi. Następnie przechodzimy do sali modlitewnej. A teraz zobaczymy czas zgodnie z kalendarzem muzułmańskim. Muzułmanie za początek ery islamu uznają hidżrę. Była to emigracja Mahometa z Mekki do Medyny. Miało to miejsce 20 czerwca 622 roku według kalendarza gregoriańskiego. Jak wygląda modlitwa muzułmanina? Kawał do góry i patrzeć do góry i powiedzieć pierwsze słowa Allahu Akbar, czyli Bóg jest największy. Bo proszę Państwa, dlaczego modlitwa jest tak bardzo ważny punkt w islamie? Bo mówi nawet w islamie, proszę Państwa, że jedyna droga Państwa między człowiekiem i jedyne połączenie między człowiekiem i Bogiem jest Allah, jest modlitwa. Trzeba czytać 5 wersetów z Koranu, a najkrócej 3 wersety. Nastojąca pozycja, potem należąca pozycja, tak nogami na kolana i później trzeba Państwa całować ziemi, a podziękować, dziękowanie do Allaha. Wychodzimy z meczetu fryzjera i idziemy do wielkiego meczetu. To są te pięć filarów islamu, to się nazywają filary. To są te najbardziej fundamentalne punkty islamu. Pierwsze to się nazywa szahada. Szahada to jest wyznanie wiary. Państwo, żeby wejść do islamu, to jest kilka słów. Starczy tą wyznanie wiary, być wierzącym w Allahem i Mohamedem. To się mówi Allah jest jedyny Bóg, Allah jest jedyny Bóg, a Mohamed jest jego prorok. Drugie to jedzie ta 5 razy modlitwa plus ta najdłuższa modlitwa i najważniejsza modlitwa w piątku. A potem, co jeszcze dalej? Ramadan. Ramadan to jest ten post. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, co to jest ten Ramadan? To jest ten miesiąc numer 9 w tym kalendarzu muzułmańskim. I mówiłem Wam, proszę Państwa, że ten Ramadan nie jest zawsze ten sam termin, tylko rochliwy. Rochomy, ten Ramadan jest rochomy, czyli on, proszę Państwa, roczny, 10 dni do tyłu, termin do tyłu. Na przykład jeżeli dzisiaj w tym roku 20, następny będzie 10 i tak dalej. Proszę Państwa, to jest faktycznie ciężki post, to nie jest tak jak lajtowo po naszemu, tylko bardzo ciężki. Nawet picia nie można, jedzenie nie można. Dlaczego ten Ramadan? Najpierw dlaczego ten Ramadan jest taki okres właśnie sakralny tam dalej? Bo najpierw Państwa pierwsza sprawa, że w czasie Ramadanu Mohamed dostał przez Gabriela od Allaha tą książkę Koranu. A druga sprawa, Ramadan to jest, proszę Państwa, ja osobiście kocham Ramadan, kocham, ma swój urok, ma swoją atmosferę to Ramadan. I jak się nazywa ta kolacja? Iftar. Co to jest iftar? Iftar to jest ta duża kolacja. I wtedy, moi drodzy, ta kolacja najpierw musi być na jednym stoliku, słuchajcie, na dużym stoliku. I proszę Państwa, nawet taką tradycję tutaj, nawet jak na przykład syn żonaty i też ma swój rodzinę tamty, nie, musi przyjechać Państwa do rodziców i siedzieć żoną z dziećmi. Na przykład coś córka, jak jest miedziatka, ma, to musi też przyjechać i siedzieć razem i całą oczywiście kolację. To co to Ramadan na samym końcu? To jest, proszę Państwa, bliźnienia tą rodziną. Że na przykład ten mały syn widzi, że jego babcia tu i siedzi obok i będzie widział, o co chodzi i tam dalej. To jest tak, ale to jest Ramadan, to jest, proszę Państwa, życie spirytualne, gdzie człowiek nie tylko kasa jest ważna i tak dalej. To osobiście ja widzę, że ta Ramadan. Jesteśmy, proszę Państwa, w tym wielkim meczet. Jak się mówi meczet, proszę Państwa, meczet Kairouan, to się mówi najstarszy meczet Magrebu. Proszę Państwa, to jest początek islamizacji, to jest pierwszy punkt islamu tutaj dla całego Magrebu. To jest dla
dlatego, że miejscowi państwo z Algierii, z Mauritanii, z Egiptu przyjeżdżają i pielgrzymują tutaj, bo to jest początek ten islam na całego Magrebu. Kiedy ten meczet to budowali i kto to budował? To budował ten generał Okba ibn Nefa. Okba ibn Nefa to był generał, to on, proszę państwa, atakował to nasza Afryka. On przyjechał z tą wielką armią, ale kto na samym końcu, proszę państwa, zabił tego Okba? Nasza Berberka, to była taka mocna kobieta, zabił tego Okba i prawdopodobnie on jest pochowany nawet między Algierią i Tunezją, ten Okba ibn Nefa. Ale on też, proszę państwa, budował ten meczet w 672 roku. 35 metrów, proszę państwa, wysoko ma ten minaret i słuchajcie, do dziś jako respekt, nikt nie można coś tutaj wyższego, bo proszę państwa, prosta sprawa. Jeden z tych kilku argumentów, że Kairwan był klasyfikowany jako czwarte święte miasto islamu, że ma najstarszy meczet i musi być najwyższy minaret, proszę państwa. Ten, tą bazę, tą białą kolumnę, bo to jest baza kolumna. Ile ma? Jeżeli meczet, słuchajcie, ma 2000 lat, moi drodzy, to proszę pamiętać, że te kolumny, które widzicie i będą też tam w środku, one mają 1900 lat i 2000 lat, bo to są rzymski, proszę państwa. Pod spodem były zbiorniki z wodą. Wyżłobienia powstały od sznurów, za pomocą których wyciągało się wodę. Ten meczet osobiście dla mnie to nie jest tylko, proszę państwa, jako meczet i modlitwa i tam dalej, ale ten meczet to jest muzeum archeologiczne. Zegar słoneczny. W meczecie jest ponad 400 kolumn wspierających dach. Sala modlitewna. Jednokowy. Część są, proszę państwa, małe, część duże, część grube, część... Bo dlaczego? Bo te kolumny zostały prowadzone, państwa, i przynoszone z różnych miejsc i z różnych budynków. Sala modlitewna kobiet. Rodzina tunezyjska, prawdopodobnie z chłopcem do obrzezania. Ostatni rzut oka na dziedziniec meczetu. A na zewnątrz normalne życie w Tunezji. Teraz nastał czas zakupów. Słuchajcie, moi drodzy, co to jest? Słuchajcie, to nie jest ta lampa Aladina, a to nie jest czajnik do herbaty. To jest ten magiczny wielbłąd. Zaczynamy, żubrówka. Co z żubrówką? Sok jabłkowy. Szymisza i Szary Mary, słuchajcie, i Szarlotka. To jest ten magiczny wielbłąd do drinku. Ceny w dinarach tunezyjskich. W czasie naszego pobytu kurs 1 dinara oscylował w granicach złotych 30 złotych 40. Ja na chwilę idę na pierwsze piętro, gdzie można było kupić dywany. Raj dla kobiet. Torebki ze skóry. Jak widać, w tym sklepie było wszystko. I rzeczywiście, ceny były przystępne. Następnie jedziemy do monastyru. Na lewo, na prawo to są solenki. To są fajne solenki specjalne do produkcji sól. A w tych solankach stoją flamingi. Wjeżdżamy do monastyru. Zwiedzanie rozpoczynamy od mauzoleum Habiba Bourguiby. Jest to znany tunezyjski polityk, premier Królestwa Tunezji,
oraz pierwszy prezydent niepodległej Tunezji w latach 1957-1987. Jego grobowiec. Rzeczy osobiste Habiba Bourguiby. Podarunek od Ronalda Reagana. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams. Idziemy na pierwsze piętro mauzoleum. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded. Kończymy zwiedzanie mauzoleum. It isn't over. Mijamy cmentarz muzułmański. Idziemy do centrum miasta. Minarety przed wejściem do mauzoleum są o wysokości 25 metrów. A to następny cel naszej wycieczki. Jest to Ribat Harthema. Ribat to islamska budowla obronna. Został zbudowany w roku 1796, by bronić wybrzeża i wnętrze kraju przed wrogami. Pełnił funkcję klasztoru muzułmańskiego i twierdzy. Nie mieliśmy szczęścia, w tym czasie była też i wycieczka szkolna. Utrudniało to wejście na wieżę, ale nam się udało. Widok z wieży. Tutaj było już spokojnie. Po tych schodkach idę na górę. Z tego miejsca już można spokojnie zobaczyć panoramę miasta. Oraz wnętrze Ribatu. Na terenie Ribatu kręcono takie filmy jak Angielski Pacjent, Żywot Briana, Matrix 2 czy Polskie w pustyni i w puszczy. Jest tutaj też i Muzeum Sztuki Islamskiej. Zostało ono urządzone w jednej z sal modlitewnych. A to plan Ribatu. Jesteśmy na wycieczce w monastirze. A to jest rok 1997. No wtedy nie mieliśmy szczęścia do pogody. Centralną częścią Ribatu jest otwarty dziedziniec, otoczony małymi celami, gdzie spali mnisi żołnierze. Wchodzimy na wieżę. Z wieży rozciągał się wspaniały widok na port w monastirze,
cmentarz. Oraz mauzoleum rodziny Burgliby. A ta skała jest niesamowita. No genial! A ty kolor morza! Rzut oka w dół. Tak, bo to człowiek w pewnym momencie traci orientację, kręci. Można i tak chodzić. Mauzoleum rodziny Burgliby. Habib Burgiba, ojciec nowoczesnej Tunezji, urodził się w monastyrze w 1903 roku. I wolnym krokiem dochodzimy do czasów współczesnych. Ribat, tam gdzie byliśmy. Mamy czas wolny, a więc idę się powałęsać po monastyrze. Jakaś lokalna imprezka. Monastyr widziany z trochę innej perspektywy. A my idziemy do naszego hotelu na nocleg. Nie, to jeszcze nie nasz hotel. To też nie nasz hotel. Ani ten. To jest nasz hotel. Idziemy do naszego pokoju. Mamy balkon i bardzo ciekawy widok na plażę i morze. Hotel w środku. Mam trochę czasu jeszcze do kolacji, a więc spacerek po okolicy. I tutaj już widać różnicę między południem a północą Tunezji. Dzisiejsza nasza trasa.